Siema, a kuku, dzień dobry. Od samego początku zaczynam się, kurde, zajmować pierdołami. Bo już delirium dostaję z tym. Nie wiem, czy to będzie widać, kurde. Jak ją kamera na to cholerstwo postawia, tak, to mi to jedzie na dół. Jak tu podstawia taką popierdółka, to się to jako tak trzymie, bo nie umie zjechać do tego. Ten pierwszy trzymie, a ta reszta nie. Więc zajmuje się jak zwykle pierdołami. Szlak by ich wszystkich trafił. Wiecie? Muszę to jakoś szorstkie zrobić, bo to jest za śliskie, zwyczajnie za śliskie. I tu nie ma żadnego takiego, wiecie, ani do, żeby to, kurde, przekręcić, żeby się to trzymało, tak jak w miotłach jest do rozciągania też tyle, czy coś takiego. No nie ma nic. Czy oni tego cholerniki nie testują? To testują, ale na żywym organizmie. Jeszcze to za lekko idzie, kurde. Trzymajcie mnie, bo mnie rozerwie. Wiecie, jak w ciągu dnia komuś ta kamera, kurde, zjedzie parę razy. To jest załatwiony na dzień cały. Idealnie by było, jakby ten kamień tam, te szorstki, o, z tego kamienia, żeby tam wlazło. Już tam szorstkuje pomału. To nie jest, kurde, normalne takie coś. Czy oni tego nie testują? Czy oni tego nie sprawdzają? Że ta kamera jest za ciężko. Tam nie ma jeszcze żadnych, żeby jakby tam był dodatkowy mikrofon, albo lampy, albo ten, wiecie, to co chciałem kupić, co nie dostałem w końcu tego. Ten, jak to się nazywa, ten Media Mode, nie? To bym powiedział, no dobra, to było przewidziane tylko na sama kamera. A nie na to. Muszę to po prostu zatrzeć, kurde, jak tłok w cylindrze. Oni, kurde, nie sprawdzają tego wszystkiego. Wszystko leci tylko tak, aby się udało sprzedać. Ja się, bo mam drugi taki nowy jeszcze, nie? No tamten na pewno trzymie, ale tego jeszcze nie wiem w ogóle, gdzie on jest. On gdzieś tam zbunkrowany. O, coś tak. Aby tylko było, nie? Wiecie. Aby sprzedać. Ja się teraz cieszę, że tego długiego patyka nie kupiłem, tego takiego. Bo ten to dopiero, kurde, by zjeżdżał. A już go miałem kupić, taki ten. Mało się coś, kurde, dzieje.
Idealnie by było, żeby tam parę ziaren z tego kamienia, kurde, nalazło. O, może tak coś. Powiem wam tak, ta woda się nie psuje, nie? Znaczy się nie psuje, ona tam... Tam już dzisiaj, kurde, widziałem komary miały swoje te. Od razu takie te nie wiem, od komarów te popierdółki. Wziąłem ją od razu do tego, jak się to mówi, do podlewania. W tym baniaku godą teraz o tej wodzie. I... Chodzi o to, żeby to się wbiło do tego plastiku, te ziarna z tego kamienia. Wtedy będzie szorstkie i nie będzie zjeżdżać. Mam nadzieję, że na jakiś czas będzie dobre. Ten drugi też zrobimy, bo to... To zaś jest rzeźba, nie? Zapomnieli to posolić, te pieruny, wiecie? Wy tu na pewno nic nie widzicie teraz, ale... O, coś tak... Tarcie musi być. To jeszcze za lekko idzie ten pierwszy. Tarcie musi być. Bez tarcia to nie ma uczucia. Jak w epoce kamienia łupanego. Czyli ja tego niczym nie smarowałem, czy coś takiego, nie? Żadnym, kurde, kremem Niveą, czy czymś. Jadą. Komuś się skarpetki zapaliły, bo dzisiaj, kurde, strasznie... O, te dwa ostatnie idą elegancko, a ten pierwszy to jakoś chińsko norma zastosowali te pieruny. Teraz to dopiero widzę, bo te dwa ostatnie to chyba są nawet... To mi się przydało tu nasypać. Te dwa ostatnie to chyba są plastikowe, a ten jeden jest, kurde, z tego, z aluminium. Coś mi się tak wydaje. Smarujemy to, żeby się to kleiło. To w ogóle jest niesprawdzone. To wszystko tak zrobili, żeby tylko było, żeby sprzedać. Już, kurde, gotowe. A ty się, człowieku, męcz.
No. To chyba jest plastik. Te dwa pierwsze są plastikowe, a te jest chyba aluminium. Pieroństwo takie. I weź teraz takie coś sobie do kieszeni z takimi ziarnami i noś to po świecie, kurde. Nie ma lekko, nie ma lekko z tym. Naprawa uznana za nieudana. Trzeba będzie chyba ostrzejszy rzeczy. Żeby się człowiek musiał, kurde, jeszcze takimi pierdołami zajmować. Wiecie, to jest naprawdę... Jakby to zrobić, żeby to, kurde, jakieś takie szorstkie było ponacinać, to może... Pod wpływem tej kamery, pod wpływem ciężaru, to po prostu zjeżdżo, cholerstwo. I normalnie to nie ma większego znaczenia, ale jak ją na przykład ustawia ta kamera gdzieś na brzegu i nie chce, żeby było tego, ten kąt, żeby nie był widoczny, tak tu na przykład ten kąt. I mi to zjedzie na dół, ja se to ustawia ładnie, elegancko, żeby tego kąta nie było widać. Bo taki głupi kąt w filmie to głupie wygląda przecież. O! Teraz by było. Jeszcze od dołu go, kurde. Trochę poharatumy w tym miejscu, gdzie jest ten. Wiadomo, że to się wytrze zaś w tym plastiku, no ale trudno. Zobaczymy, czy ten kamień tu będzie na tym stołu. No nie będzie stoł za bardzo, bo jest, kurde, okrągły, ale... No stój, kurde, weź tu wyciluj środek. Myślę, że będzie dobre. Patent do GoPro mogę im sprzedać za $1000. No i dobra, udało się to, kurde. Nożem to tak pociachołem, jeszcze takie ząbki zrobiłem i na razie trzymię. Także jest dobrze.